No, w tramwaju to tego nie usłyszysz, ale u nas to usłyszysz w naszym programie. Wiesiolandia, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Woska. Proszę Państwa, to nieco usłyszysz, a może i więcej niż dużo na temat Słowa Bożego. No bo tutaj dom Słowa Bożego i co się dzieje? Nic się nie dzieje. Ksiądz Pana, Pan Księdza, a Jaśką ze ksiądz Mędza. Gdy ksiądz chodząc snopki przewraca, a to tłuszczej kopy maca, wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego natknieć, wieszkę kopie wrogu, nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dar, dar. Tutaj wiecie Państwo, w Warszawie katolickiej, no bo oczywiście, że tutaj chodzi o papieża, który jest stary, o tramwaj, który przejechał, który jest stary, Europa stara, Polska stara. No na pewno, proszę Państwa, starsze to wszystko dużo bardziej niż cała USA, cała Ameryka. No ale nie jest źle. Dzisiaj zaniosłam do prania, proszę Państwa, do mojej praczki. Praczki. Także ona nie jest, ta praczka, taka zła. Z tym, że no, Żydówką nie jest, Rosjanką nie jest, no to katoliczką jest Szembeka, skoro tutaj podczas świąt leciała, biegła na Szembeka. Ja mówię, no gdzie ty lecisz? Przecież jest zamknięte. Przecież wszystko jest zamknięte o tej porze. Ale to jest taki naród nieumiejętny. Strasznie dużo tutaj, proszę Państwa, tych jaśków jest głupich w Warszawie. Jakich jaśków? No takich, którzy a to Żydów nienawidzą, nie lubią. Ja mówię, co wy się tak po prostu tutaj wyniszczacie, proszę Państwa. Nie dość, że bieda tutaj na Mazowszu, w katolickiej Polsce, a przecież tutaj nie jest ani Białystok, ani Poznań, ani Gdańsk, ani Kraków, po prostu Warszawa katolicka. Co wy tych Żydów nienawidzicie? Jeżeli nienawidzicie tych Żydów, zapraszamy linią 148, to przecież właśnie pojechało przez plac Szembeka za Mieniecką na lotnisko. Tam się zaczyna cała ta linia żydowska, no bo nowe tereny, to wiadomo. Chociaż wiecie Państwo, ten Jaśko to mi już tyle naopowiadał, że ci Żydzi wszędzie się wkręcają. I teraz tak, jeżeli chodzi o wczorajszą konferencję, 25-lecie Unii Europejskiej w Domu Spotkań na Karowej 20. Jaśko mówi do mnie tak dzisiaj. Uważaj, uważaj, Elżbieto, uważaj na Austrię, uważaj na tych Żydów. No bo w Austrii są sami Żydzi. Jeszcze we Francji, w Ameryce to jest pomieszane, Żydów jest mało. Ale w Austrii to jest najwięcej w świecie. Właśnie w Austrii. Ja mówię, no wczoraj była piękna konferencja i był Bartoszewski. I tak zachwalał Bartoszewski. I był pan profesor, proszę Państwa, jeszcze Buzek, taki, którego może jeszcze na oczy nie widziałyście. Wszystko było to z Austrii. Także pozdrawiamy Państwa tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce, a wszystkich tych, którzy może się nienawidzą, ale może się chociaż polubią, no bo proszę Państwa, Irena Lipowicz, moja ciotuchna, wypowiadała się, że jeszcze będzie też rozmawiała z Ochojską.